Przestrzelił! Przestrzelił Stanley! To jest koniec! To jest koniec tego meczu! I znów historia rodzi się na naszych oczach! Dzień dobry, witamy wszystkich. Przede wszystkim chciałem podziękować za wszystkie uwagi, za wszystkie sugestie dotyczące tego pierwszego odcinka. Powiem szczerze, nie myślałem, że to aż wywoła taki oddźwięk, pozytywny oddźwięk. Zobaczymy, co będzie dalej. Zawiesiliście mi poprzeczkę bardzo wysoko, no ale spróbuję temu wszystkiemu podołać. Wszystkie uwagi mile widziane, konstruktywna krytyka także, z naciskiem na słowo konstruktywna. Także jestem otwarty i raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję. Drugi odcinek, już będzie trochę więcej prozy. Sprawy bieżące, dzieje się dużo. Przede wszystkim nasza Plus Liga, która powoli zaczyna się kształtować i do playoffów, ale także do Pucharu Polski. Przypominam, że mamy te dwie tabele. Ta druga do Pucharu Polski, czyli z tymi spotkaniami zaległymi, nieco wymuszona. No ale wymusiła ją sytuacja, doskonale wiemy jaka, no i teraz sobie z tym wszystkim musimy radzić. Coraz mniej tych spotkań zaległych, to cieszy, do 4 lutego wszystko ma być wyrównane. No i wtedy już będziemy mogli realnie spoglądać na to, co się dzieje. Tak czy inaczej robi się bardzo, bardzo ciekawie. Ogromny ścisk w tej tabeli, jeśli chodzi o czołową ósemkę, czyli w tę tabelę zasadniczą, tabelę do playoffów, no i też bardzo ciekawie, jeśli chodzi o tę szóstkę, która zagra w jednej czwartej Pucharu Polski. No to jest sytuacja zupełnie niebywała. Prawdopodobnie o tej szóstce zdecyduje spotkanie bezpośrednie Asseco Resowi z Werwą Warszawa. To będzie już niedługo, zobaczymy i na pewno będziemy na ten temat dzielić się naszymi przemyśleniami, a na pewno się z Wami podzielę tutaj właśnie w tym okienku. Ale ciekawe rzeczy wydarzyły się wczoraj. Mam tu swoją karteczkę, oczywiście mniej więcej mówiącą o tym, co chcę Wam przekazać. I przedwczoraj też, bo jeszcze grał Aluron z Aksą Kędzierzyn-Koźle. No, Zaksa pokazała kolejne swoje dobre oblicze, wypunktowała przeciwnika. Nie powiem tak jak chciała, bo Aluron walczył, wygrał seta, ale to był troszeczkę inny mecz, bez fajerwerków, pokazujący Zaksę, jak potrafi w odpowiednim momencie przyspieszyć, jak potrafi punktować w tych trudnych sytuacjach. Seta co prawda przegrali, no ale potem pokazali absolutnie klasę i spotkanie wygrali, no i mają taki bilans, jakim rzadko kto się mógł pochwalić do tej pory. Tam jest 19-0, nie zagrożeni ani w jednej, ani w drugiej tabeli, także Zaksę zostawiamy. Ale wczoraj absolutnie dwie niespodzianki, jedna większa, druga mniejsza. Ta większa na pewno w Olsztynie, gdzie olsztynianie do tej pory no, grali jak grali, grali różnie. Na pewno wymagamy od nich więcej i pewnie więcej byśmy oczekiwali, bo to jest marka, to jest marka. Ja pamiętam jeszcze ze swoich czasów, potem też długie lata Olsztyn stanowił o sile Plus Ligi. No ale w ostatnimi czasy tak się nie dzieje, są zmiany trenerów, są zmiany zawodników, ale jakoś na ten wysoki poziom Indykpol AZS Olsztyn nie potrafi wrócić. No ale wczoraj pokazali, że w siatkówkę potrafią grać. Ograli Jastrzębski Węgiel 3-1. I to jest niespodzianka, bo Jastrzębianie, no jakbyśmy tak popatrzyli realnie, w tym roku przegrali 3 spotkania na 4, które rozgrywali. Ja mówiłem o Jastrzębskim Węglu w poprzednim odcinku. Mówiłem o tym, że nie należy jeszcze mówić o żadnym kryzysie po przegranych spotkaniach. Mówiłem też o Lukasie Kampie, który wczoraj no, zagrał jak zagrał, nie zagrał najlepiej, zmieniał go Terwa Porti, ale przede wszystkim olsztynianie zagrali znakomity mecz. To jest ta drużyna, którą chcielibyśmy widzieć właśnie tak grającą. Nie wiadomo, czy to taka jednorazówka, czy
może akurat będzie kontynuacja. Zobaczymy, będziemy mogli o tym się przekonać, jako że szybko będzie rozgrywane drugie spotkanie, bo pamiętajmy, gramy te zaległe potem z tych regularnych kolejek, no i to następne będzie już w sobotę w Jastrzębiu, no i to jeszcze bardziej zaostrza nasze apetyty na to, co tam się może wydarzyć. Do jednej sprawy chciałbym wrócić i to jest to znowu, o czym mówiłem w pierwszym odcinku ten temat wywołał bardzo dużo emocji, czyli komisarze. No wczoraj mieliśmy jaskrawy przykład. No dosłownie jakby na potwierdzenie tych słów, które przekazywałem wam w pierwszym odcinku. Wybór MVP. Ja nie wiem, co jeszcze musi zrobić zawodnik libero Jędrzej Gruszczyński, żeby dostać nagrodę najlepszego zawodnika. Już były tak niesamowite obrazki po końcowym gwizdku, kiedy zawodnicy wypychali wręcz Jędrzeja do tej nagrody. No a komisarz ze stoickim spokojem przyznał tę nagrodę komu innemu. Ja nie mówię, że niezasłużenie, bo Olsztyn wczoraj miał kilku bardzo dobrych zawodników, ale no Jędrzej bronił tak nieprawdopodobne piłki i to wcale nie trzeba specjalnie szukać, gdzieś odwijać sobie to spotkanie, tylko po prostu co dwie, trzy akcje był Jędrzej Gruszczyński, obrony, przyjęcia, dobry duch drużyny i to trudno tego było nie zauważyć. No a komisarz znowu zrobił po swojemu. Jasne, to wszyscy się cieszą, drużyna się cieszy, ale wiem, że Jędrzej na pewno też gdzieś czuł, że ta nagroda mu się należy, a tej nagrody nie dostał. Czy to jest drugoplanowa sprawa? Nie, już mówiłem o tym i nie chcę się powtarzać, ale cały czas mi to siedzi w głowie, że właśnie tak komisarze tak swawolnie potrafią te nagrody przyznawać. Ja nie wiem, czy to oni może powinni tego, oni nie powinni może tego robić. Może to powinien kto inny te nagrody przyznawać. Nie wiem. Możemy się wspólnie zastanowić, bo naprawdę dochodzi do ogromnych rozbieżności i myślę, że niektórym zawodnikom jest po ludzku przykro. Także panowie komisarze, może nie śpijcie, może nie myślę o nie wiem, o zarabianiu pieniędzy, bo to też przecież wiadomo, że wiąże się z zarobkami. Tylko przyjrzyjcie się, a jeśli nie wiecie, kogo wybrać, to naprawdę skonsultujcie się. Ja wiem, wczoraj akurat nie było komentatorów w hali, tylko był mecz robiony z tak zwanej dziupli, wiecie doskonale, co to jest, z Warszawy. Ale są ludzie wokół, którzy się na siatkówce znają, więc może warto by się kogoś zapytać, i skonsultować, no po ludzku skonsultować, przecież pytanie jest rzeczą ludzką i żeby potem nie było takich baboli, no bo to jest coś fatalnego. No, ja nie wiedziałem, czy śmiać, czy płakać po tym spotkaniu. Szkoda mi było Jędrzeja Gruszczyńskiego, dlatego moja prywatna nagroda, tutaj jakieś statuetki nie najlepszych zawodników, ale coś by się znalazło, to jakiś pucharek Jędrzej masz ode mnie, pewnie spotkamy się w Jastrzębie, bo chyba tam będę, także chętnie przekażę. GKS Trefl, to było już takie wieczorno-nocne spotkanie. No i cóż, i po czterech porażkach za zero, gdzie nawet seta nie zdobyli katowiczanie, wczoraj pokazali naprawdę, że w siatkówkę potrafią grać. I to był ten GKS, który znamy. Piąty set, doprowadzają do piątych setów. Nie wszystkie piąte sety wygrywali, ale walczyli. Klepali się po plecach. I było widać, że ten zespół no, chce coś pokazać, chce coś udowodnić. I chce przełamać niemoc, która pewnie niekoniecznie zależała od samych zawodników i trenera. Za chwilę do tego wrócę. Jeszcze chwila o meczu. Bo grał przecież Trefl, który doznał drugiej porażki. Coś południe Polski nie służy gdańszczanom. Pojechali do Rzeszowa i tam przegrali 2-3. Teraz byli w Katowicach też 2-3 i dalej zostają na południu Polski, bo jadą do Nysy, no, gdzie też muszą uważać. Nie mówię tutaj o żadnym kryzysie, bo są wysoko w tabeli i po prostu mecz można przegrać. Grali nieźle, ale przegrali. Nie chcę się zagłębiać tutaj w różne szczegóły siatkarskie, bo to
bo to chyba nie jest czas na to. Katowiczanie, no na pewno zamieszali w tabeli. Gdyby wygrali to spotkanie za 3 punkty, to jeszcze bardziej by to wszystko było zamieszane. Chodzi mi głównie o tę tabelę główną do playoffów. No i tutaj jak ktoś spojrzy, jak to wygląda, jak ta tabela bardzo się spłaszcza, no to możemy tylko ręce zacierać, bo to będzie walka, zdaje się, do ostatniego spotkania. Ale wracając do Katowiczan, oni walczą z problemami. To jest grupa znakomitych chłopaków, może nie z pierwszych stron siatkarskich portali internetowych, ale walczących, mającego przywódcę w postaci Kuby Jarosza, który nawet w trudnych momentach próbuje tę drużynę pozbierać, ale wydaje mi się, że oni nie mają wsparcia od swojego kierownictwa klubu. Nie wiem, ile w tym prawdy, ale obiło mi się coś o uszy, że były już rozmowy a propos przyszłego sezonu. I w tym przyszłym sezonie no, też nie ma być różowo. Chyba rozmawiano z niektórymi zawodnikami właśnie po tych porażkach, po 2 czy 3 porażkach. Oni zagrali chyba najgorsze spotkanie z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Wygrać nie mogli, ale to był bardzo, bardzo zły mecz. I podejrzewam, że to też na tych chłopaków troszeczkę wpłynęło. Tak jak mówię, to nie są giganci z tych pierwszych stron i gdzieś to w głowach mogło się osadzić. Mówię, to są moje wiadomości. Być może ktoś to podważy. Ale wpłynęło na tych chłopaków negatywnie. No i z tymi zespołami z Czuba przegrali. Może sportowo też faworytami nie byli w tych meczach, ale na podstawie tego, co widzieliśmy w innych i w poprzednim sezonie, że ten zespół potrafi walczyć, no to nie był ten GKS. A wczoraj to już był ten zespół i myślę, że to oni sami w sobie przełamali. Gdzieś w szatni, łącznie z trenerem Słabym, dla którego też mam duży szacunek i podziw, bo to przecież trener ciągle na dorobku, że potrafi pomóc temu zespołowi, chyba też ma dobry wpływ. Szatnia jednoczy ten zespół, no i chyba to wczoraj pokazali. Zobaczymy, co będzie dalej, no bo przecież jadą już jutro do Bełchatowa. No a w Bełchatowie też sytuacja wiemy jaka jest, też szeroko komentowana. Gorące krzesła trenerów w naszej Plus Lidze są. Robert Prygiel no, zakończył. No i dużo mówiło się o drużynie PGS Kry Bełchatów. Michał Mieszko-Gogol. Po ludzku mi szkoda trochę Mieszka, bo wydaje się, że chyba za wcześnie trochę został rzucony na głęboką wodę. No, pamiętamy, zaczynał w Szczecinie. Tam nie wyszło, to nie z jego winy. Wiemy, jaka była sytuacja, zespół się rozpadł, problemy chyba pozostały do dzisiaj, bo tam mnóstwo pieniędzy chyba nierozliczonych. No i też tam już miał takiego superwajzora, Radostina Stojczewa. Stojczew, też mówiło się w tamtym czasie, że pewnie jest przymierzany na trenera za Mieszko Gogola. Byli też inni bułgarscy znani zawodnicy i myślę, że ten chłopak musiał się już zmierzyć z czymś bardzo dużym, niekoniecznie z samą siatkówką. Jest doskonałym analitykiem. Ja takiego gościa nie znałem, który tak potrafił pewne rzeczy wytłumaczyć, jeśli chodzi na podstawie statystyk. Dużo rzeczy się od niego dowiedziałem na różnych wyjazdach, gdzie jeździliśmy po świecie. Pamiętam też, jak był po prostu statystykiem, chociaż myślę, że on był czymś więcej niż statystyk. Dziś Puchar Świata jeszcze z Andreą Anastazim, 2011 rok, gdzie Mieszko nie był zespołem, tylko jeździł po Japonii, obserwując inne grupy, żeby w tej ostatniej fazie, która kumulowała się już potem w Tokio, móc przekazywać informacje co do innych zespołów. I myślę, że tak jak on to zrobił, tak chyba nikt by tego nie potrafił zrobić. I czasami z nim rozmawiam na temat różnych rzeczy, bo też mam pytania.
Jak czegoś nie wiem, pytam, no to wprowadza mnie w takie niuanse i w takie kulisy pewnych zagrań i obserwacji tego, co dzieje się na boisku, że po prostu sam bym tego nie wymyślił. No ale bycie trenerem to jest troszeczkę inna sprawa. Mówiło się o Jacku Nawrockim, a teraz słyszymy, że koleżeńska pomoc. Jak zwał, tak zwał i cokolwiek to znaczy. Nie ma łatwo, na pewno nie ma łatwo. Jest gorące krzesło, no i pewnie temat będzie wracać, bo PGS Krabbełchatów walczy o najwyższe cele i ma wygrywać, a tutaj z tym wygrywaniem jest coraz trudniej. Na pewno też i prezesi, prezes klubu w jakimś sensie chce chronić polskiego trenera. I to pewnie też chwała za to, ale no, tutaj sprawa się chyba troszeczkę przeciąga i jest takie balansowanie na cienkiej linie. Dostaje wsparcie, no, zobaczymy na ile to wsparcie pomoże, ale to już też takie troszkę podkopanie autorytetu trenerskiego. Nie wiem jak to się skończy. Wiem, że z punktu widzenia psychiki jest to bardzo trudne dla trenera, no i oby wytrzymał. Jeśli wytrzyma na tym stanowisku, to będzie dobrze, no a jeśli zostanie zwolniony, bo pewnie tutaj bardziej ta opcja jest brana pod uwagę, no to pewnie będzie musiał odpocząć i kiedyś też pracę znajdzie. Ale nic tutaj nie wyprzedzajmy faktów, zobaczymy jak będzie. Mają spotkanie z Katowiczanami, którzy byli zbici po tych czterech meczach, no ale wczoraj się podnieśli, no, czyli dla przeciętnego widza będzie bardzo ciekawie, niezaangażowanego ani w jedną, ani w drugą stronę, podejrzewam, że może być bardzo ciekawy mecz. Chciałem jeszcze o trenerach, o Robercie Pryglu, który został zwolniony. No Robert to z kolei bardzo twardy człowiek i pewnie to wszystko wytrzyma. Robert chyba się też za długo tam przesiedział w Radomiu. Tam się troszeczkę chyba zrobiło towarzystwo wzajemnej adoracji i gdyż to osiadł w tym Robert Prygiel, znakomity przedlaczy gracz i też niezły trener, zapowiadał się na bardzo dobrego trenera i w dalszym ciągu się zapowiada, tylko myślę, że rok, półtora pewnie za długo się tam w Radomiu przesiedział. Znajdzie pracę, podejrzewam, i jeśli wyciągnie wnioski z tego wszystkiego, co było w Radomiu, to da radę. To da radę. Patrzyłem sobie, ile tutaj jest polskich trenerów akurat. Już po tym, jak zwolniono Roberta Prygla. No jest Michał Winiarski, on jest zupełnie na przeciwległym biegunie i to jest może kierunek właśnie dla wszystkich młodych polskich trenerów. Michał nie zaczął z wysokiego C, przyuczał się w Bełchatowie, no i poszedł do klubu, w którym nie ma takiego ciśnienia. Jest, może spokojnie popracować, sam się może trochę uczyć, bo przecież cały czas się uczy i widać, że idzie w bardzo dobrym kierunku. To może być jeden z lepszych polskich trenerów. Już niedługo, bo to pokazuje za każdym razem. Też jakichś wielkich zawodników nie ma, a scementował grupę i widać, że go słuchają i wykonuje znakomitą robotę. No, wystarczy spojrzeć w tabelę. To, że wczoraj przegrał i przegrał w Rzeszowie, to przecież to jest sport, ale widzimy, że tutaj tanie skóry nie sprzedają, nawet jeśli doznają porażek. Także warto gdzieś brać przykład na pewno z Michała Winiarskiego i też zaczynać może jednak nie od wielkich klubów samodzielną pracę, bo to się może skończyć źle i to widzimy tutaj na naszym podwórku. Także Michał Winiarski, myślę, wykonuje znakomitą robotę i oby tak dalej szło. Sześciu jest polskich trenerów, no ale potem to już są te dalsze pozycje, bo Michał Winiarski jest akurat na trzecim miejscu, Mieszko Gogol siódme, jego drużyna, Andrzej Kowal ósme, Grzegorz Słaby, GKS Katowice dziewiąte, jest Krzysztof Stelmach na 13 miejscu z Nysą, no i Kuba Bednaruk, też daleko, Kuba całe życie pod górę,
trafia do zespołów w takich, do takich, których pewnie nie ma ciśnienia, ale znowu no, organizacyjnie jest nie najlepiej, a nawet źle. Będzin to jest chyba też osobny temat, bo tutaj nie chodzi o zawodników, chyba o trenerów, tylko o cały zarząd, który też tam podał się do dymisji. Są różne sprawy. Nie jest to do końca zbadane, też nie chcę do końca autorytatywnie się na ten temat wypowiadać, ale trzymam kciuki za Kubę Benaruka i myślę, że akurat ten trener już powinien trafić naprawdę do dobrego albo średniego klubu i tam pokazać, co potrafi, a że potrafi wiele, to doskonale wiemy. Co, czekamy na następne mecze. Czekamy na następne mecze. Zobaczymy, jak to wszystko się będzie układać. Były różne sugestie też a propos, ja to nazwałem sobie kącika historycznego i dotyczącego reprezentacji. No do reprezentacji powoli się zbliżamy. Mam nadzieję, że Igrzyska Olimpijskie się odbędą, bo różne głosy tam dochodzą z Japonii, że sami Japończycy są niechętni i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że tyle pieniędzy już wydano w związku z tymi igrzyskami, w związku z przełożeniem, że Japończycy zrobią wszystko, aby te igrzyska się odbyły. Są szczepionki, może tutaj będzie jakiś kierunek. No zobaczymy. W każdym razie jakieś wspomnienia z reprezentacji. Tam się przewijał jeden temat ostatnio. Iran. 2019 rok. Ostatnia Liga Narodów, notabene, w której zdobyliśmy brązowy medal brawurowo w Chicago. To też jest odrębny temat, który pewnie może kiedyś poruszę. Ale przede wszystkim Iran i tutaj chodziło wam o tę podróż autobusem z hali po przegranym 2-3 meczu z reprezentacją Iranu. To był system turniejowy, przypominam, i tam był akurat skład Iran, Kanada, Rosja i reprezentacja Polski. I tam przegraliśmy dwa mecze, przegraliśmy z Rosją i przegraliśmy właśnie z Iranem. I też po raz pierwszy nie graliśmy w Teheranie, bo poprzednie dwie Ligi Światowe były rozgrywane w Teheranie. I to jest też odrębny temat, bo kto przeżył to piekło w tej teherańskiej hali, to myślę, że wytrzyma już każdy doping, czy to mocny, czy kulturalny, czy nawet niekulturalny. Co tam się działo w Teheranie, to jest naprawdę trudne do opisania. No ale trafiliśmy na północny zachód Iranu, czyli do Urmi. Też bezpośrednio nie było lądowanie w Urmi, tylko w Tabzirze, to też na północnym zachodzie, ale 200 km jeszcze dalej na północ od Urmi, także wszystkie drużyny trzeba było z tego lotniska przewieźć do Urmi właśnie. No i tam już na lotnisku było takie dosyć niemiłe powitanie. Doskonale znacie kontekst, to wtedy wypowiedź Michała Kubiaka, który tam no, źle potraktował Irańczyków i trochę nierozsądnie się odezwał, i Michał chyba sam to doskonale wie. Ale to podgrzało ogromnie atmosferę. Ja pamiętam, trochę był strach przed tym wyjazdem i wszyscy się pytali, czy dobrze robimy, że tam jedziemy, czy może ten wyjazd jakoś odwołać. No ale odwołanie tego wyjazdu wiązało się z walkowerem, w ogóle z poddaniem Ligi Narodów. Ja też mogę taką ciekawostkę powiedzieć, że w mojej firmie dostałem jakieś dodatkowe ubezpieczenie na wypadek, na jakikolwiek wypadek właśnie, bo tak trzeba mówić. I też mnie pytano, jeśli chcesz, to możesz nie jechać. No ja pojechałem, no zobaczymy, no w Iranie byłem dwa razy, przeżyłem ten Teheran, myślałem, że gorzej nie będzie. I faktycznie gorzej nie było, bo na lotnisku oczywiście wszyscy się pytali, czy jest Michał Kubiak, wszyscy ci tam zgromadzeni kibice, którzy szpaler robili, odgryzeni byli oczywiście policją, bo były też inne zespoły. Gdzie jest Michał Kubiak? No nie było Michała Kubiaka, rzecz jasna, bo przecież gdyby tam pojechał, to myślę, że byłyby ogromne kłopoty. Zawieziono nas do hotelu, hotel, wszystko w porządku, wyżywienie i tak dalej, bo tutaj Irańczycy, tu w ogóle nigdy nie było żadnych problemów i teraz też.
Specjalnie nikt z hotelu nie wychodził. No, takie miasto gdzieś tam w górach położone, z okien było widać, jak tam się zwierzyna gdzieś pasie na pagórkach niedaleko hotelu. No i do momentu meczu z reprezentacją Iranu. Przegraliśmy to spotkanie, można było wygrać, to już nie ma co do tego wracać, no ale wracamy do hotelu. Takich tłumów na ulicy to ja po prostu nie widziałem. No, do hotelu niecałe 3 km, a wracaliśmy ponad 2 godziny. I to pewnie jeszcze nie byłby problem, bo zdarzało się w różnych miejscach gdzieś tam na świecie, że były korki, że były narzekania, że wraca się długo, a do hotelu niedaleko, że pieszo można byłoby wrócić wcześniej, tak, bo gdzieś tam w São Paulo, czy nawet w Tokio w Japonii raz coś Japończykom rzadziej zdarzało. Ale tam był powrót naprawdę niebezpieczny, jak się okazało. No jechaliśmy po 100 metrów, po 200 metrów, jakiś dwóch tylko policjantów z przodu na początku i szpaler ludzi na chodnikach podjeżdżali tymi motorynkami we dwójkę, we trójkę, dzieci na tym i wygrażanie pięściami. I zaczęli w pewnym momencie bujać tym autobusem, gdzie specjalnie ochrony nie było i tu już zaczął się strach. Gdzieś tam na końcu siedział jeden z naszych zawodników, już nie pamiętam który, chyba Dawid Konarski, tam poleciał kamień, no. Szyba nie została zbita, potem poleciał gdzieś drugi kamień, no i zaczęliśmy się po prostu bać i nic nie można było zrobić, bo gdybyśmy wysiedli z tego autobusu, bo to była też taka dwupasmówka, gdzie autobus jechał, po drugiej stronie już był hotel, ale musiał zrobić taką zawijkę, żeby do tego hotelu dojechać zgodnie z przepisami. Jakbyście zobaczyli, jak tam jeżdżą, to o przepisach zapomnimy. No i tak sobie jechaliśmy i robiło się bardzo niebezpiecznie. Dopiero właśnie gdzieś w połowie tej drogi zjawiło się więcej policjantów, bo chyba zobaczyli, co się dzieje, że tutaj może za chwilę dojść do jakiejś tragedii. Tragedii, podkreślam to, bo naprawdę było niewesoło. Dojeżdżamy do hotelu, udało się. Nawet był taki pomysł, że może by gdzieś wyjść z tego autobusu, no ale wyjście wiązało się chyba z kompletną katastrofą i to też dobrze, że ten pomysł upadł. Przyjeżdżamy, a Irańczycy już po kolacji. A przecież myśmy wyjeżdżali pierwsi z tego hotelu, oni jeszcze z hali, oni jeszcze byli w hali. No i wpadł w furię wtedy Vital Heinen, widząc to. Zrobił tak karczemną awanturę i superwajzorom, i organizatorom, że jak to jest możliwe, że w ogóle wiezie się nas przez taki tłum. Dwa, dlaczego Iran już jest w hotelu, nie można było tą samą drogą nas zawieźć Irańczyków, gdzieś ich zawieźli tam bokiem po tych pastwiskach i w kierunku hotelu. No i zrobiło się wtedy bardzo, bardzo nieprzyjemnie. No jakiś protest, ale oczywiście to tam nic specjalnie nie dało. Było niebezpiecznie. Powiem wam, że zawodnicy poczuli się zagrożeni w tym momencie i no ja byłem w tej grupie, dlatego też troszkę miałem po ludzku stracha. Skończyło się dobrze. Wygraliśmy tam potem jeszcze z Kanadą. No i jest... Każdy rozlatywał się w różne strony świata, bo to przecież był środek dopiero Ligi Światowej. Myśmy lecieli do Mediolanu. Najdalej mieli Rosjanie, bo oni lecieli do Brazylii, jeszcze gdzieś tam w inny kąt Brazylii, wcale nie do Rio, ani do São Paulo. No a Kanadyjczycy lecieli do Chicago na kolejny turniej. Taka sympatyczna opowiastka już z samego końca tej wycieczki. Znowu 200 km wieźli nas na lotnisko. Środek nocy, chyba była druga. Samolot odlatywał gdzieś 3:30 nasz. Chyba jeszcze jedna ekipa gdzieś leciała, bo to już zapomniałem gdzie. Czy przez Frankfurt leciliśmy do tych Włoch, oni też tam gdzieś dalej. No i jak to różne ekipy. Rosjanie gdzieś się tam rozpieszli, dwójki, trójki, gdzieś tam oglądali zamknięte sklepy. Jedna knajpka na lotnisku czynna. No to kto mógł, to tam szedł na kawę, kto nie, to się chował gdzieś i szedł spać na ławkę. Nasi gdzieś tam trochę w karty, jedna grupa, druga spania, inny tam próbował internet złapać. No a Kanadyjczycy, jedna grupa, tam opanowali kilkanaście tych lotniskowych krzesełek i zaczęli grać w grę, którą zastanawialiśmy, co to jest, ale to
były kalambury po prostu gdzieś tam z internetu. W internecie mieli, w komputerze mieli tę grę i losowanie postaci, którą muszą pokazać i tak dalej, tylko to była jakaś wersja kanadyjska. Co tam było śmiechu, to było coś nieprawdopodobnego, gdzie w środku nocy znaleźli sobie taką zabawę i nawet nie trzeba było z nimi w to grać, tylko obserwować ich, jak oni potrafią, pokazywali swoje talenty aktorskie dodatkowo. No i takim optymistycznym akcentem ten wyjazd się zakończył, bo na taki wyjazd, kiedy człowiek zamyka się na 4-6 tygodni, to naprawdę można poznać i zawodników, i nie tylko swojej drużyny, ale tych innych drużyn, bo przecież to wszystko się zamyka w hali, w hotelu i potem ewentualnie gdzieś w mieście. No i na lotniskach oczywiście, no ile na lotnisku, taka fajna historyjka na koniec, wesoła. No i z Iranu wyjechaliśmy. I skończyło się dobrze i ta Liga Światowa też się skończyła kapitalnie, bo przecież zdobyliśmy brązowy medal, grając w sumie we wszystkich turniejach 28 zawodnikami. I to taki kącik historyczny i za każdym razem będę starał się coś przypominać, coś powiedzieć. Jak macie jakieś sugestie, to bardzo proszę. A propos tutaj cyklicznego spotkania, bo tak było mówione i tak będziemy starali się robić, żeby to było cyklicznie co czwartek, ale też pamiętajcie, że ja jestem ciągle w rozjazdach na różnych meczach i czasami konkretnie w czwartek może się nie udać, a może czasami też być, że po prostu co tydzień tego nie będzie, tylko parę dni później. Musicie to zrozumieć, bo też różne są możliwości przesyłów tej mojej rozmowy, tych nagrań i też po prostu zwyczajnie można na to nie znaleźć czasu, ale trzymamy się na razie wstępnie, że co tydzień, co czwartek i no jesteśmy w stałym kontakcie, bo przecież widziałem tutaj wasze opinie po tym poprzednim odcinku, dlatego też jeśli cokolwiek macie, to proszę bardzo poprzez media społecznościowe. Ja czytam, jak nie, to moi koledzy Jurek i Lepka na pewno to wszystko przekażą. No to co? To tyle na dziś. Zacieramy ręce co do następnych spotkań, bo robi się arcy ciekawie. I czekamy. Dzięki bardzo jeszcze za tamten odcinek. Dzięki za spotkanie, że mogliśmy sobie tutaj porozmawiać. Dobrego dnia. Nie wiem, kiedy będziecie to oglądać. Dobrego wieczoru, dobrej nocy. Ale w każdym razie do następnego. Przestrzelił Stanley, to jest koniec tego meczu i znów historia rodzi się na naszych oczach.